Spotkanie jest nagrywane, będzie dostępne za kilka dni na akademiafanimani.pl. Leci też teraz na YouTube, więc tam też pewnie będziecie mogli je znaleźć. A wszystkie materiały z dzisiejszego spotkania, a trochę tych materiałów jest, znajdziecie na grupie fundraiserzy Fanimani, plus za kilka dni będą na akademiafanimani.pl. Jeśli nie ma z Was jeszcze w grupie u nas na Facebooku, to serdecznie zapraszam do dołączenia po spotkaniu. Ja nazywam się Marek Zywet. Jestem współzałożycielem serwisu Fanimani.pl, darowizną zakupu w internecie oraz inne narzędzia dla organizacji społecznych. A Fundacja Fanimani powstała z taką ideą, żeby wspierać organizacje społeczne w pozyskaniu pieniędzy. I tak na szybko o Fanimani, oczywiście darowizna z zakupów w internecie to jest główna rzecz, którą się zajmujemy, ale dla organizacji społecznych mamy też kilka innych narzędzi. Tutaj szybki zrzut z tych narzędzi. Nie będę się zagłębiał. Dzisiaj generalnie będziemy wchodzić w temat zbierania online, a trochę darowizn na stronach internetowych. Wyjaśnię się za chwilę. Dzisiaj dowiesz się, jak robić. Tutaj podkreślam słowo robić, a nie zrobić, bo to nie jest jednorazowy proces, tylko to jest proces, który odbywa się cały czas, który polega również na doskonaleniu. Tych stron zbiórkowych, stronę zbiórkową, stronę kampanii czy stronę wpłat. To tak na dobrą sprawę. Dzisiaj poruszymy każdy z tych trzech tematów. Będzie mnóstwo przykładów, ale nie wszystkie będę pokazywał. Pokażę bardziej, w jaki sposób na to, na to patrzeć. Jak do tego tematu w ogóle podejść. Jeśli chodzi o pytania, to myślę, że będę na nie odpowiadał gdzieś tam na koniec. W trakcie mogę po prostu nie mieć na to. Czasu. To lecimy z tą pierwszą częścią. Co to znaczy dobra strona? Można się zastanowić, no w sumie pewnie każda strona jest w jakiś sposób dobra. Ja to definiuję w taki sposób, który jest policzalny. Jeśli, a tak na dobrą sprawę, w Funimani to jest, to jest jedna z rzeczy, którą się głównie zajmuję. Patrzę na to, jak wygląda konwersja strony. Jak można zdefiniować, czy strona jest dobra? Po prostu macie osoby, które wchodzą na stronę, część z nich wykonuje akcję pod tytułem klikają przycisk wpłacam, a część z nich faktycznie dokonuje wpłaty. I ja tą dobrą stronę definiuję jako tak na dobrą sprawę konwersję, czyli z tych wszystkich osób, które wchodzą na waszą stronę, czy na waszą jakąś podstronę wpłat, ile osób tak na dobrą sprawę dokonuje to, czego chcemy. Czyli w przypadku Animanie na przykład jest to instalacja przypominajki, czyli z ilu osób, które wejdą na stronę, ile osób dokona tej akcji, na której nam najbardziej zależy. Na przykładzie możemy to policzyć w taki sposób, że mamy stronę, na którą weszło w jakimś tam okresie czasu, na przykład tygodniu czy miesiącu, tysiąc osób, z tego tysiąca osób 100 osób zrobiło, kliknęło przycisk. To fachowo się nazywa taka mikrokonwersja, czyli Taka rzecz, która prowadzi do tej docelowej konwersji, czyli 10% z tych, którzy weszli na stronę, dokonało operacji. I 10 osób dokonało wpłaty, czyli 10% z tych, którzy kliknęli, i 1% z całej grupy. I ten 1% to jest w tym naszym przykładzie ta konwersja. To jest coś, do czego ja wam zachęcam, Was zachęcam do tego, żebyście spojrzeli na Waszych stronach i po prostu policzyli, zobaczyli, jak to na chwilę obecną wygląda. Czyli widzicie, że na, na danej stronie możecie spojrzeć na całą Waszą stronę internetową. Jeśli macie Google Analytics, możecie spojrzeć, ile osób odwiedziło Waszą stronę i na przykład ile mieliście wpłat. To takie jest najbardziej ogólne, ogólne spojrzenie. Zobaczycie wtedy, jaka jest ta skuteczność, jaki to jest procent. Powiem też, że 1%, procent. To jest całkiem niezła skuteczność. Są oczywiście sytuacje, w których nie wiem, nawet my na Fanimani mamy takie strony, które mają 14% konwersji, ale to zależy od wielu różnych czynników, o których będę mówił po drodze. Co jest ważne, że na tą dobrą stronę składają się te wszystkie elementy. Czyli nie można się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby konwersja strony była jak najlepsza, czyli żeby miała nie wiem 2%, 5% i tak dalej. Jeśli nie będziecie się mieć na tej stronie ruchu, czyli o ten ruch, o to, żeby to, różne osoby wchodziły na tę stronę, też trzeba zadbać. I o ten ruch, to, to, co jest ważne, ten ruch nie powinien być byle jaki. W sensie to powinny być osoby, które z który, z, u których istnieje duża szansa, że skonwertują. Ten temat też za chwilę się pojawi dalej. Czyli zdefiniowaliśmy sobie tą e, naszą. Dobrą stronę, czy to stronę zbiórkową, czy to stronę kampanii, czy dowolnej innej akcji, którą robicie. I lecimy dalej z przykładami. Od razu do przykładów. Tutaj jest sześć przykładów, które ja chcę Wam pokazać po prostu wyświetlić, a tutaj na tym slajdzie obok macie pozostałe różne przykłady, które, może, które możecie sobie później zobaczyć. I od razu w przypadku szóstego podziękowania dla Marii Olszewskiej z MJJO, która ten przykład nam podesłała, a jest bardzo fajny. Zanim będziemy oglądać te przykłady, moi drodzy, to pamiętajmy o tym, że każda organizacja ma inne cele. tak? I to jest cel z jednej strony, czasami jest to cel po prostu finansowy określone wpłaty. A czasami jest to cel jakby niefinansowy, na przykład, nie wiem, zapisy na, na newsletter, bądź na przykład dotarcie, nie wiem, pobranie jakiegoś dokumentu, tak? Każda strona ma innych odbiorców, i tutaj mam na myśli to, że trzeba uwzględnić wiek odbiorców, znajomość technologii, czyli na ile osoby, które, które wchodzą na waszą stronę, jakie one mają doświadczenia. Ja tutaj podaję taki przykład odniesienia się do Doświadczeń z zakupami internetowymi. Jeśli na przykład wśród waszych odbiorców są osoby, których gdzieś tam wspólną cechą jest to, że robią zakupy w internecie, no to można się spodziewać, że takie doświadczenia związane z koszykiem zakupowym, z przyciskami dodaj do koszyka i tak dalej są im bliskie, czyli jest to coś, co można później wykorzystać. W sensie w konstruk konstrukcji strony możemy odwołać się do takich. Do tego rodzaju wcześniejszych doświadczeń. Inni odbiorcy, różni odbiorcy mają różne przyzwyczajenia związane z tym, jak korzystają z, ze stron internetowych jak, i na, też na jakich urządzeniach. Oraz pamiętajmy również to, że każda z tych stron, jak i każda z waszych stron ma różne inne rodzaje, inne rodzaje ruchu. Tak, Ruch ciepły i zimny to jest właśnie to, do czego nawiązywałem. Ruch ciepły, są to osoby, które tak na dobrą sprawę znają już Waszą organizację, wiedzą czym się zajmujecie i tak na dobrą sprawę oni wchodzą na tą stronę, żeby zobaczyć, nie co Wy generalnie robicie, ale jaką akurat w tej chwili kampanię, jaką w tej chwili potrzebę promujecie. A z drugiej strony mamy ruch zimny, czyli osoby, które są powiedzmy, że w gronie. Tych, którzy mogą was wspierać, ale nie mają zielonego pojęcia o waszej organizacji. Czyli to są osoby kompletnie nowe, do których należy dotrzeć i je przede wszystkim na początek w ogóle przekonać do tego, że wasza organizacja to jest to miejsce, w którym oni chcą być, w którym oni chcą e, uczestniczyć, w którym oni chcą, której oni chcą po prostu powierzyć pieniądze. I ten, ten rodzaj ruchu na ciepły i zimny. Wpływa bardzo mocno na konwersję. Ruch ciepły dużo lepiej konwertuje. Rodzaj ruchu, oczywiście, kolejna rzecz: mobile albo, albo desktop, bo to też ma znaczenie. Jeśli większość osób odwiedza waszą stronę na urządzeniach mobilnych, no to w tym momencie musicie zwrócić większą uwagę na to, jak wygląda wersja mobilna. A nie wersja komputerowa waszej strony. Oraz różne źródła ruchu, czyli albo jest to z przejścia z social mediów, albo z, z ruchu organicznego, czyli ktoś was gdzieś wyszukał i trafił na jakąś tam stronę, albo na przykład z reklamy. Ten ruch reklamy z reklamy najczęściej jest też ruchem zimnym, to się w jakiś sposób łączy, ale to temat pewnie na osobne spotkanie. To teraz lecimy po kolei z tymi stronami. Pierwszy przykład Charity Water Powiem szczerze, że ten przykład mnie ścignął z jakiejś reklamy bodajże na YouTubie i wszedłem na tą stronę i, i ona oczywiście podoba, może się podobać, może się podobać, zaznaczam, że może się podobać, dlatego że jest czysta, przejrzysta. Ale zwróćmy uwagę, co tutaj jest najważniejsze z perspektywy z perspektywy tego y, komunikacyjnej. Przede wszystkim wprowadzam Was tutaj do pojęcia above default. Above default to jest obszar, który widzimy w przeglądarce, zanim się zeskrolujemy na dół, tak, czyli do tego paska tutaj na dole, tak? tutaj do czegoś tutaj, takich ramek, które tutaj widać, to jest obszar above default i to jest obszar bardzo ważny, czyli żeby, ważne jest to, aby w każdej stronie, którą konstruujecie, w tym obszarze w tym obszarze przed zeskrolowaniem się gdziekolwiek, były najważniejsze informacje i najważniejsze wezwania do działania. Jak się zeskroluje dalej, no to wiadomo, że tutaj mam jakieś kolejne dodatkowe informacje, które mogą mnie przekonać, jeśli ta pierwsza część mnie nie przekonała. Druga rzecz, to, coś, to też jest ważne w konstruowaniu obszaru the Default, tego obszaru widocznego. Jest taki zabieg, który tutaj został na tej stronie zastosowany. Mianowicie widzimy, że tutaj poniżej zaczynają się jakieś kolejne rzeczy. Gdyby ta strona była skonstruowana tak, że o właśnie, widzimy ją tak jak te teraz, czyli mamy zdjęcie, nie wiemy, czasami się ten pasek nie pojawi albo nie zwrócimy na niego uwagi, nie wiemy, że coś jest poniżej. Tutaj celowo zostało to tak zrobione. Że i to można osiągnąć dostosowaniem danego obszaru do, do okna przeglądarki, że widzimy tutaj sugestie, że tutaj jest coś dalej, tak? Czyli został zastosowany taki mechanizm pokazania, zasugerowania, że jeśli chcesz, możesz tutaj gdzieś dowiedzieć się czegoś więcej. To jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Kolejna, kolejna sprawa oczywiście, my dzisiaj będziemy konstruować troszeczkę inną stronę, dużo prostszą. No ale wiadomo, że najważniejszy przycisk to jest donate, czyli wpłać. Tak na dobrą sprawę wybieramy sobie, wybieramy sobie kwoty. Oni tutaj mają też wybór, czy chcemy miesięcznie, czy, czy jednorazowo. Co jest ważne, mamy hasło, mamy jakieś krótkie wyjaśnienia, a przede wszystkim mamy emocje. To za chwilę Wam też. Powiem, pokażę tutaj bardzo ciekawe dane. Mamy emocje, które daje ta właśnie dziewczynka, która pije wodę. I szczerze powiedziawszy, to jest na każdej stronie zbiórkowej najważniejszy element. Emocje, do, żeby zastanawiać się nad tym, jakie emocje chcecie, yy, chcecie wywołać, a tak na dobrą sprawę też testować, jakie emocje wpłyną, że wasza grupa odbiorców. Akurat w, da, w danej kampanii, bo czasami możecie mieć kampanię do, do ciepłej grupy, która was zna, albo do zimnej, która was nie zna, i tam może, może mogą różne, kompletnie inne emocje działać. Pytanie, które warto sobie zadawać, jakie emocje wpłyną na to, że ktoś wybierze kwotę i kliknie donate? Okej, okay. to jest pierwsza strona. Ja będę omawiał te kilka stron po kolei, po to, żebyście. Wiedzieli, na co zwrócić po prostu uwagę. Jak, będziecie, jak macie jakieś pytania, to je po prostu wrzucajcie, wrzucajcie na czacie. Kolejna strona. Teen Trees, organizacja, która, tak na dobrą sprawę, zajmuje się po prostu sadzeniem, sadzeniem drzew. Co jest moim zdaniem wartościowe na tej stronie, to też zwróćcie uwagę, prostota. Jest ogromna liczba, która nawet nie jest tutaj wyjaśniona, można gdzieś tam się domyślać, że to jest liczba drzew, które, które, które posadzili. To jest bardzo prawdopodobne. Jest też taki element, który buduje emocje, ale w delikatny sposób. Czyli ten, te, te dwie twarze, które się tutaj pojawiają generalnie ludzie, twarze to jest, jest coś, co, co, co buduje emocje wokół buduje emocje na stronach, więc tutaj mamy element, który buduje emocje i możemy sobie kliknąć, tutaj jest jakaś sugestia, że jest play, możemy sobie coś tutaj włączyć, mój timer, ale generalnie jest tu bardzo prosto, jest tylko jedno hasło, żebyśmy dołączyli, join the movement, dołącz do, do ruchu i tak na dobrą sprawę tutaj jest bardzo, bardzo prosto. Fajna jest ta grafika, mi oczywiście się podoba, ale nie pytanie, czy ja jestem w grupie docelowej, bo, bo może akurat nie jestem i, 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 i każdy tutaj inaczej będzie do tego podchodził, ale jest tutaj też bardzo prosto, tak? Czyli joint entries one dollar plants a tree, czyli jednego dolara od razu mają tu wyjaśnienie, że jeden dolar to jest jedno drzewo. I zwróćcie uwagę na to, co tu jest zastosowane. Tutaj już nie wybieramy kwoty, kwoty, tylko odwołujemy się do tego, jaki wpływ chce mieć wasz darczyńca. Czyli, czy on chce posadzić 5 drzew, czy 20 drzew, czy 100 drzew, czy może jakąś inną liczbę drzew. Czyli nie mówimy o tym, że on ma wpłacić, mam 50 dolarów, a to się jak gdyby wynika z tego, z tego, z tego tutaj, ale Budujemy tutaj ten wpływ darczyńcy wpłacającego na zmianę świata. On nie wpłaca 20 dolarów. On sadzi 20 drzew, i to jest bardzo ważna informacja, bardzo ciekawe i wartościowe podejście do, do strony zbiórkowej. Oczywiście tutaj mamy też bardzo fajny element zastosowany, czyli leaderboard, czyli osoby, które wpłaciły nie wiem, najwięcej, dzisiaj most trees, możemy się tutaj przełączyć, ktoś widzę tutaj milion milion drzew, o Elon Musk milion drzew posadził, OK, to też jest element budujący, jeśli macie taką możliwość, żeby wyświetlać osoby wpłacające albo na przykład zrobić jakiś ranking na przykład osób z imienia, nazwiska albo z samego imienia, ile osób na przykład dokonało największe wpłaty i wyświetlić na stronie nawet na stałe Listę największych, nie wiem, 10-15 wpłat, to jest element, który buduje zaufanie. Buduje zaufanie, bo mówi innym osobom, które oglądają tę stronę, że ktoś tutaj wpłacił pieniądze. Tak? Czyli, okej, okay, nie jestem sam jeden, tylko tutaj były już inne osoby i dokonały wpłaty, czyli element takiego społecznego, społecznego zaufania. Bardzo ciekawe jest też rozwiązane to, że no jest tutaj jakieś menu, to jest tak na dobrą sprawę strona główna, zwróćcie uwagę, że to jest strona główna organizacji, to nie jest jakaś podstrona kampanii, to jest strona główna organizacji i całe menu jest schowane gdzieś tam indziej, czyli wykorzystują swoją stronę główną do tego, żeby po prostu przekazać wszystkie najważniejsze, najważniejsze informacje, a jeśli ktoś gdzieś będzie się doszukiwał, no to ma tutaj to menu i może gdzieś tam iść dalej. Tak na dobrą sprawę widzę, że to menu tylko wyłącznie przekierowuje do poszczególnych elementów na tej stronie wszystko jest w ramach jednego takiego długiego, e, długiego landing page. Dobra, to jest kolejny przykład. E, otwarte klatki, nasz polski przykład, e, polski, ale już trochę światowy, bo działają nie tylko w Polsce. E, tutaj przykład też innej strony głównej, ale nie do tego, nie, nie na to chciałem zwrócić uwagę. Chciałem zwrócić uwagę na kolory przycisków. Tutaj mamy, tak na dobrą sprawę, no można powiedzieć, trzy najważniejsze rzeczy, które rzucają się w oczy. Mamy przekaż darowiznę po prawej do góry, mamy 1%, 1 i mamy dowiedz się więcej. Ale zwróćcie uwagę, że każdy z tych elementów ma inny kolor. Po to, aby nie wprowadzać zamieszania, że na przykład dowiedz się więcej miałoby też czerwony kolor, ale prowadziłoby do kompletnie innego rodzaju informacji niż czerwone przekaż darowiznę. Na to uczulam, aby wizualnie nie miksować dwóch różnych akcji, które może zrobić użytkownik. Użytkownik, czyli jeśli przekaż darowiznę jest czerwone, i już naprawdę musicie mieć przycisk, inny przycisk, bo, bo odradzam dodawanie innych przycisków, ale jeśli musicie mieć inny przycisk, który będzie prowadził do innej akcji, to niech on będzie po prostu w innym kolorze. I co jest dalej ważne? Klikamy przekaż darowiznę, czyli przechodzimy na podstronę taką zbiórkową, podstronę wpłaty, i uwaga, zniknęło nam w ogóle całe menu. Oczywiście każdy może się tutaj cofnąć, tak? Jeśli będzie miał potrzebę, ale zniknęło nam menu. Po to, żeby nie odwracać uwagi od akcji, którą ktoś tutaj ma zrobić. I też mamy bardzo proste uzasadnienie, i kwotę do wyboru i dalej akcję wpłać, wpłać tarowiznę. Plus element tutaj 2020 Standout Charity, wyróżnienie, które, które otwarte klatki otrzymało, jaki taki element też. Budowania zaufania, budowania wiarygodności wśród osób, które wchodzą na stronę. Czyli tutaj zwracam uwagę na to, że to nie jest tak, że jak macie konstrukcję na waszej stronie, że do góry macie menu, że, że tam jest, są takie i takie elementy, to na stronie, na której prosicie o wpłatę, też to menu musi być. Nie bójcie się tego, żeby oczyścić ten obszar, w którym ktoś ma się skupić tylko i wyłącznie na jednej rzeczy. Na wpłacie oczyścić go ze zbędnych rzeczy. Tutaj widzicie zdjęcie w tle, oczywiście dalej, gdzieś tam można się przywijać i skrolować. Tutaj, tutaj, jak widzicie, no, zdjęcie jest wypełnione do końca. Jakbym nie wiedział, czy jakbym nie miał takiego odruchu skrolowania, to bym nie pojechał nigdzie, nigdzie dalej. I tak na dobrą sprawę mam, mam wpłatę, ewentualnie mogę się z czymś tutaj dalej zapoznać. Także troszeczkę inny, inny sposób niż, niż ta pierwsza strona, którą pokazałem. Kolejna rzecz. Mali bracia. Mali bracia ubogich mają bardzo dużo ciekawych kampanii. Polecam śledzić ich i to co, to, co robią. I teraz mamy taką kampanię Wakacje. I tak na dobrą sprawę, to jest bardzo też prosta rzecz. Co jest tutaj kluczowe? Tutaj są zbudowane po prostu emocje. Jest w tle ten film który no to jest zapętlonym filmikiem, który pokazuje, pokazuje tą osobę, która jest odbiorcą tej pomocy. I to jest bardzo istotna rzecz. I zwróćcie uwagę też, że nie jest to przeładowane informacyjnie. Mamy jakieś fajne hasło, mamy jakieś rozwinięcie tego hasła, takie podhasło to nazwijmy tutaj. I mamy prosty formularz do wkład. Co mi osobiście tu przeszkadza, to że widzę dwa razy przycisk wpłacam. I teraz tak jak po tym tutaj mogę się domyślać, że jak wybiorę kwotę i kliknę wpłacam. OK, to pojawi się, to widzę, teraz pojawia się jakiś formularz. Mogę się domyślać, że skoro wybiorę kwotę, to będzie co jakiś dalszy krok związany z kontynuacją tego. Nie wiem jeszcze, jak działa ten przycisk. No i widzicie i ten przycisk działa tak na dobrą sprawę tak, że on mnie tylko scrolluje w dół. W mojej ocenie jest to ta, ten element tutaj na tej stronie jest zbędny, bo on nie wnosi żadnej wartości do mojego kliknięcia. Szanujcie kliknięcia waszych odbiorców. To nie wnosi nic do, do te, tego widoku, który tutaj widzimy. Co innego, gdyby ten cały formularz był gdzieś tutaj niżej i gdybym ja go tutaj nie widział, tak, to jest o, oczywiście osobna, osobna sprawa. To wtedy miałoby sens zrobienie tego tutaj do góry, ale w obecnym, w obecnym układzie moim zdaniem to tutaj nie ma, nie ma sensu. Oczywiście idąc dalej, jeśli ktoś gdzieś tutaj się zeskroluje, no to kliknięcie, to już nie widzi formularza, a kliknięcie wpłacam może go mu pomoże mu powrócić tutaj do, do tego obszaru. I podejrzewam, że właśnie z tego powodu, ze względów technicznych, to jest zrobione, ale można takie rzeczy ograć w inny sposób, w sensie takim, że ten przycisk jest niewidoczny i dopiero gdy skrolujemy się gdzieś niżej, pojawia się ten, 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 ten przycisk wpłacam. Dobra, lecimy dalej, bo czas płynie nieubłaganie, a ja za chwilę powinienem już zacząć konstruować stronę. Osada Januszkowo, Fundacja Podaj dalej z Konina. To nie jest typowa strona do wpłat. Powiem Wam, co ja bym tutaj zmienił. Co ja bym tutaj zmienił? Oczywiście, fajne jest to, że mam takie Wesprzyj. Dla mnie ono jest troszeczkę tutaj niewidoczne i mega konkuruje z tym, z tym Osada Januszkowo, chociaż rozumiem, jak gdyby, ideę tego takiego sposobu pokazania. Logotypu, ale kliknijmy sobie tą Wesprzyj. I co dla mnie jest tu, tutaj yy, przytłaczające, to, że ja tutaj nie mam prost, prostej akcji, żebym to zrobił. Że nie widzę tutaj od razu na tym obszarze, obszarze above default, nie widzę formularza wpłaty. Nawet jeśli są tutaj inne, yy, inne możliwości yy, wspierania, no to powinien ten, jako ta, taka główna akcja związana z główna akcja związana z pomocą powinna ten formularz wpłaty być od, razy, od razu gdzieś tutaj do góry. Tu w ogóle są bardzo ciekawe elementy, tak, czyli na przykład aktualny stan zbiórki i tak dalej, to jest, fa to jest fajna rzecz, no, ale ona gdzieś, y gdzieś ginie. Ja po prostu przekonstruowałbym to inaczej, aby ten formularz wpłaty był pierwszą rzeczą, którą ktoś robi. Zwłaszcza, że można się domyślić, że na przykład w mediach społecznościowych czy w jakichś mailach, jest kierowany ruch do tej strony, czyli gdzieś jest podany link do konkretnie tej podstrony. I ktoś tutaj wejdzie i jest przerażenie związane z ilością tekstu. Zaraz wam pokażę, dlaczego to przerażenie jest związane z ilością, z ilością tekstu. I to przerażenie jest podświadome, bo to wynika z tego, jak działa ludzki mózg. I ostatni przykład, który Marysia mi dzisiaj podesłała. To jest też strona główna Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym. Tak jak mi Marysia napisała, tutaj ta strona ma dwie funkcje. Ona z jednej strony ma uświadamiać, z drugiej strony ma oczywiście zbierać wpłaty. Co jest mega fajne tutaj? No to te emocje, tak? Pierwsza rzecz, gdzie oczy się kierują, no to widzimy tutaj te emocje tej, tej osoby, a potem gdzieś czytamy, ok, ale o co tutaj chodzi, tak? Bardzo prosty jest układ kolorystyczny. Co jest dobre, zwróćcie uwagę na przyciski do wpłaty. Wpłacam, aby pomóc żyć, wpłać, aby pomóc nam żyć. Te przyciski, mimo tego, że treść się troszeczkę różni, to ta treść kieruje do tego samego miejsca. Możemy sobie kliknąć, tutaj mamy to wesprzyj. Możemy sobie kliknąć, kieruje nas do wesprzyj, kieruje nas do tego samego miejsca. Ja osobiście nie używałbym dwóch różnych sformułowań na tym samym przycisku. Tutaj jest tutaj tego nam nie ma. Ja bym nie, nie używał dwóch różnych sformułowań, dlatego że można takie rzeczy testować. Można zrobić test A/B, i na przykład część osób dostanie, dostanie na przykład przycisk z innym tekstem. Ale w przypadku, gdy mamy tutaj rozróżnione te dwa teksty, no to będzie trudno taki test przeprowadzić dalej ta strona jest bardzo czysta i przejrzysta, zwróćcie uwagę, że tutaj jest też zastosowana, nie wiem, czy celowo, czy nie, zakładam, że celowo, sugestia, że gdzieś tu dalej jest więcej informacji, że można się zeskrolować dalej. Na co również zwracam uwagę, duże teksty, krótkie i, i dalej małymi literami rozwinięcie danego tekstu, tak. Duży tekst, i mniejsze rozwinięcie zdjęcia, które budzą emocje. Błędem jest, Wojciech napisał, że centralne formatowanie tekstu źle się czyta. Z drugiej strony pytanie, jakby to by wyglądało, gdyby było wyrównane do lewej. I teraz, moi drodzy, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, zanim przejdę do budowania strony. Jeśli korzystacie z przeglądarki Chrome, chociaż w Firefoxie też to jest dostępne, to po kliknięciu tutaj zbadaj możecie sobie i w kliknięciu tutaj dodatkowo takiej ikonki tutaj tej ikonki urządzenia możecie sobie podejrzeć jak dana strona wygląda na urządzeniu mobilnym nie jest to w 100% tak samo jak to wygląda na urządzeniu mobilnym możemy sobie wybrać tutaj jakieś inne urządzenie galaxy na przykład S8 tak? może się to faktycznie na urządzeniu troszeczkę różnić ale to pokazuje, możecie sobie w ten sposób podejrzeć każdą Waszą stronę, jak ona pracuje na urządzeniu mobilnym, jak ona się zachowuje na urządzeniu mobilnym i co tak na dobrą sprawę jest widoczne tak? na tej stronie, na tej stronie mobilnej. Dobra, to koniec jeśli chodzi o, o przykłady. Resztę przykładów sobie zobaczycie później. Nie będę tych rzeczy omawiał. Zachęcam Was do tego, żebyście wrócili później do tego momentu, gdzie ja omawiam te wszystkie przykłady. Aby może sobie wylistować, na co zwracać uwagę, jakie są dobre, do, dobre rzeczy, jakie rzeczy w, jakich rzeczy warto się wystrzegać. Eee, kolejna rzecz, no właśnie, tutaj trochę danych. Ludzkie oko przetwarza obraz 60 tysięcy razy szybciej niż tekst. Dlatego właśnie mówiłem, że zdjęcie, zdjęcie, zdjęcie budujemy emocje tym obrazem i tym obrazem jesteśmy w stanie w 60 tysięcy razy szybciej dotrzeć do. Świadomości czy do podświadomości osoby, która wchodzi na waszą stronę. To jest bardzo ważna informacja, żeby używać, y, używać obrazów. I kolejna rzecz, która jest troszeczkę z tym związana, czyli 90% informacji przekazywanych do mózgu jest wizualna, czyli obraz, y, tak jak się mówi, obraz to tysiąc słów, ja bym powiedział, że milion. Y, może film jest milionem. Y, to 90% informacji, które ląduje w mózgu, jest właśnie, wynika z informacji takich wizualnych. Tutaj macie linka na dole, możecie sobie te dane sprawdzić. Dobra, zanim, po, zanim przygotujemy naszą stronę zbiórkową, najpierw się musimy do niej przygotować, czyli przede wszystkim liczby. Ile chcecie zebrać, ile potrzebujecie dodatkowo, pewnie w jakim czasie te pieniądze potrzebujecie. Policz konwersję na podstawie wcześniejszych działań, czyli tak jak ja tam miałem 1%, tak samo Wy możecie sobie policzyć konwersję, czyli jeśli, nie wiem, mieliście 10 tysięcy osób odwiedziło Waszą stronę w miesiącu, ze strony mieliście wpłat, nie wiem, 1000, tak, to macie 10% konwersji. Mam nadzieję, że ktoś z Was ma taką konwersję, bo to jest super. I z tego później wyniknie, ile osób musicie kierować na stronę i ile osób, jaką kwotę musi wpłacić, aby osiągnąć cel. Zakładam tutaj. Że, je, że mamy jakąś cel, cel, mamy jakąś stronę taką, e, powiedzmy, że to kampanię i chcemy w określonym czasie zebrać określoną kwotę i też ta średnia kwota możecie ją wyliczyć na bazie waszych wcześniejszych doświadczeń. Czyli jeśli wiecie, że średnio na stronie internetowej ktoś wpłaca wam, nie wiem, 20 zł, no to gdzieś w tym, tej, w tym, w tym bym celował, czyli dałbym na przykład, nie wiem, 25, żeby dać troszeczkę ambitniej, ale nie, nie robią takie, czegoś takiego, że z, zamiast tych, skoro średnia wy, wychodzi nam, nie wiem, 25, no to nagle dajecie stówę jako, jako sugestię wpłaty. I druga rzecz do przygotowania to treści, e, hasło, motyw przewodni, do czego będziecie się odwoływać, e, zdjęcie, czyli jedna z ważniejszych rzeczy do przygotowania, treść wstępna, czyli treść wstępna to jest dla mnie to, co jest właśnie w obszarze EBO Default, przed zeskrolowaniem się niżej, która w jakiś sposób powinna się wiązać z hasłem, formularz wpłaty albo w naszym przypadku tutaj link wpłaty, ja będę to pokazywał na podstawie linków wpłat i dalej to, co będzie w niższej treści strony, czyli rozwinięcie efekty, dane, rozwinięcie problemu, rozwinięcie rozwiązania. Za chwilę zobaczycie konkretny przykład tych wszystkich treści. Krok drugi, zrób tę stronę, czyli mamy takie trzy kroki, przygotuj się, zrób tę stronę i trzeci krok, Zadaj pytania, czyli jak już masz tę stronę zrobioną, w jakiejś wersji, tam 1.0, 0, alfa albo albo beta, albo jakiejkolwiek innej, to tu jest kilka pytań, które warto sobie zadać, żeby zweryfikować, czy, czy ta strona jest OK, czy ta strona jest dobra. Oczywiście weryfikacja ostateczna będzie w praktyce, gdy ją uruchomicie i zaczniecie kierować na nią ruch, ale warto sobie takie pytania zadać. Czy wszystkie przyciski mają takie same działania i nazwę, tak? Czyli. Do co mówiłem, tam gdzieś tam się pojawiło, że były przyciski w różnych kolorach, czyli gdzieś miały różne nazwy. Warto zweryfikować, czy mamy przyciski, które kierują do tej samej jednej akcji, co jest widoczne w obszarze above default, zaraz po otwarciu strony, bez scrollowania. Tak? Na tym też się zastanowić. Jakie emocje budujemy, zdjęcie? Czyli zadajcie sobie pytanie, stawiliście określone zdjęcie, jakie emocje buduje to zdjęcie? Jakie emocje, do jakich emocji się, się odwołuje? Dalej, czy zdefiniowaliśmy problem, z którym wasze, Wasza organizacja walczy i czy zdefiniowaliście również rozwiązanie, tak? Bo założę się, że w obszarze, w którym działacie jest mnóstwo różnych organizacji, ale każda z nich ma inny pomysł, inne rozwiązanie. I to jest istotne, że wpłacą Wam osoby, które, które raz dla których ważny jest ten problem, z którym Wy działacie, który rozwiązujecie, ale ważne jest też to, w jaki sposób ten problem rozwiązujecie. Czyli osoba wpłacając darowiznę, można powiedzieć, no brzydkie sformułowanie, ale kupuje rozwiązanie problemu, właśnie takie rozwiązanie, rozwiązanie tego problemu. Czy sprawdziliśmy, że wszystko działa? Technicznie należy przejść proces cały od początku do końca, łącznie z dokonaniem wpłaty, tak? Jakiejś chociażby, nie wiem, złotówkowej albo jakiejkolwiek innej, żeby się upewnić, że wszystko na tej stronie działa. I druga rzecz, te same pytania, same, pytania zadaj sobie dla wersji mobilnej, czyli chwyć telefon, zobacz tą stronę, i zadaj sobie te same pytania oraz zweryfikuj przegadaj to w zespole. Czyli przejdźcie przez te pytania razem z chociażby minimum jedną osobą, po to, aby wykluczyć. Chociażby jakieś tam najprostsze błędy, albo na przykład wykluczyć to, że na przykład u kogoś na komputerze coś nie działa, bo korzysta z innej przeglądarki. Tak na dobrą sprawę, jeśli zrobicie taką weryfikację z dwoma, trzema osobami, to pewnie wyeliminujecie 80-90% potencjalnych błędów. Nie trzeba rozwlekać tego procesu na, nie wiem, tydzień, dwa tygodnie i weryfikować z, nie wiem, na każdym możliwym urządzeniu albo z tysiącem osób. Wystarczy kilka osób, żeby wyeliminować 90% problemów. No dobra, to co? Bierzemy się do roboty. Eee, czas. Dobra, ja ustawiam czas i lecimy z tym tematem. Instrukcja po krok kroku. Co ja tutaj będę dzisiaj robił? Przygotuj treści w dokumencie, to już mam gotowe. Przygotuję link płatności, który będzie mi później potrzebny. Przejdę do edycji strony, dodam nową stronę, zmienię ustawienia szablonu, wstawię treść. Dostosuję wersję mobilną i przejdę przez pytania, jak się jakieś pojawią. Mam nadzieję, że się pojawią. Tego jeszcze nie mieliście widzieć. Dobra. Lecimy z tym. Dobrze, moi drodzy. Mam tutaj dokument. Linka do tego dokumentu dostaniecie później w materiałach. Mam tutaj dokument, na którym mam przygotowaną treść do strony, którą chcę zrobić. Założenie organizacja zajmuje się wspieraniem ubogich dzieci i młodzieży, zapewniamy warunki do godnego życia i pokazujemy, że wszystko jest możliwe. Mam zdefiniowane cele, czyli, że chcemy w ciągu dwóch miesięcy zebrać 10 tysięcy złotych, dwa miesiące to będzie okres intensywnej promocji, a później ta strona będzie naszą stałą stroną do wpłat. Wpłaty średnie przygotowałem się, że są to około 50 zł, 50 zł z naszych wcześniejszych doświadczeń. Konwersja też na bazie wcześniejszych doświadczeń na całej stronie wynosi 1%. Czyli jeśli chcemy zebrać 10 tysięcy złotych, i każda z osób wpłaci średnio 50 zł, potrzebujemy 200 osób, które nam wpłaci. Przy założeniu, że mamy 1% konwersji, musimy na daną stronę wpłaty skierować 20 tysięcy osób. Tak? Z tych 20 tysięcy osób, które wejdą, przy konwersji 1%, 200 osób dokona wpłaty i będziemy mieć nasze, nasze oczekiwane 10 tysięcy zł. To są założenia, które, które przyjąłem, oczywiście na bazie jakichś informacji wcześniej zebranych. Ważne, że kierujemy się do naszych darczyńców i zachęcamy do udostępnienia, czyli mamy ruch ciepły, osoby, które już znają organizację, oraz ocieplone, czyli zakładamy, że będziemy zachęcać również do tego, żeby ktoś udostępnił, żeby wasi fani i wspierający udostępnili treść. W związku z tym, ten ruch w jakiś sposób będzie. Ocieplony, tak, bo to nie będzie treść przypadkowa, to nie będzie jakaś reklama, która generuje czas, często osoby kompletnie niezwiązane, ale można powiedzieć, że będą to osoby z polecenia. I kolejna rzecz, którą gdzieś tam sprawdziłem, że 50% ruchu to jest mobile, 50% to jest desktop. Zdefiniowałem problem, że brak zaangażowania i wiary we własne siły, możliwości wśród dzieci i młodzieży z biednych rodzin, no tutaj chyba nie dokończyłem zdania. Spowodowany e, e, głodem i brakiem e, realizacji podstawowych potrzeb. E, podstawowych potrzeb. Dobrze, na treści się tutaj aż tak bardzo nie skupiajcie, bo ta treść jest e, przykładowa. E, roz, rozwiązanie, które nasza organizacja proponuje, to zapewnić warunki żywność, żywność plus podstawy i ciekawe zajęcia, podczas których e, młodzież zobaczy, dzieci i młodzież zobaczą, że można i da się. Hasło które przyjąłem, że będziemy, będziemy, do, do czego będziemy się odwoływać. Do danej statystycznej 417 tysięcy dzieci żyje w skrajnym ubóstwie. Czy pomożesz nam to zmienić? Rozwinięcie hasła wstęp, którego użyję. I tutaj mam założenie, że to jest, że te rzeczy, które są tutaj, to jest wszystko, co pojawi się, plus oczywiście formularz formularz, czy link wpłaty, link wpłaty. Pojawi się w obszarze above default, a cała reszta jest tutaj niżej. Na razie nie będę te, te, do tego przychodził, ja zaraz wam pokażę Wam, jak w praktyce tą treść robię. Na początek, yy, wchodzę sobie tutaj jako yy, no, administrator organizacji, ale też yy, yy, użytkownik Fanimani Mani i zrobię linka, który będzie nam potrzebny do danej wpłaty. To jest taka nowa funkcjonalność, która, moi drodzy, świeżo, bo wczoraj w nocy została na Fani Mani wdrożona, ale e, ja chcę tutaj zrobić sobie linka, 50, 50 zł, których będzie się nazywał 50 złotych na i ze znakiem zapytania, bo chcę, żeby ten link był w jakiś sposób ciekawy. E, link, URL linka sobie ustalę, takie e, fanimani.pl, wpłacam 50 złotych na, e, na ubogie dzieci, Bogie dzieci. Takie chcę, żeby taki był link. Oraz opis, który. Opis, który sobie założyłem, że będzie w tym, w tym linku. Wklejam od razu sobie ten opis. No i oczywiście kwota nasza 50 zł. Zapisuję sobie tego linka. No i mam już tutaj linka. Mogę sobie kliknąć Zobacz. I ja już ten link tutaj mam. Mam już gotową jak gdyby, stronę wpłaty, która, która, do której ktoś, ktoś trafi. Dalej można tutaj pobrać kod QR. Jeśli na przykład chcielibyście również promować dane wydarzenie na jakimś, daną zbiórkę na jakimś wydarzeniu offline, to możecie sobie ten kod QR wydrukować i z niego korzystać. Dobra, lecimy dalej, czyli wracam sobie do panelu organizacji, do mojej fundacji Fanimani wchodzę sobie do FaniWeb, na którym będę po prostu tą stronę tworzył, przechodzę do kreatora, wybieram sobie już stronę, którą, nad którą wcześniej pracowałem, może już tutaj sobie stworzyć nową, bezpłatnie, klikam sobie testowa i od razu wchodzę w dodanie nowej strony, zakładam, że tworzę nową stronę, pod jakimś tam adresem będziemy do niej kierować. Dodajemy nową stronę w WordPressie. Ja od razu dodam mi tutaj tytuł 50, 50 zł dla dzieci. I na razie sobie klikam tutaj opublikuj. Co jest ważne, to moja strona jest opublikowana. Klikam sobie edytuj w elementorze, żeby przejść do takiej edycji tego, tej strony w taki fajny wizualny sposób. Kolejna rzecz, którą robię, ustawiam tutaj, ponieważ domyślnie strona ma tutaj szablon określony, zrobiony. To ja sobie chcę tutaj zmienić ten szablon strony na elementor prezentowy. To jest taki szablon, który powoduje, że mamy czystą stronę i możemy ją tworzyć od nowa. Jak sobie spojrzycie tutaj przykładową tą stronę otwartych klatek, nie ma tutaj menu, nie ma tutaj żadnych stałych elementów, to właśnie coś takiego ja tutaj stworzyłem, zrobiłem po prostu. Podstawowy, podstawową, czystą stronę i robię stronę od podstaw. Na początek robię sobie element, który będzie miał dwie kolumny, bo w jednej kolumnie będę chciał mieć zdjęcie, w drugiej kolumnie będę chciał mieć treść, link wpłaty i całą resztę. Mamy tutaj dwie kolumny. Klikam sobie tutaj i wybieram sobie najpierw, że chcę wstawić sobie obraz. Zacznijmy od obrazu, od naszego zbudowania emocji. Ja tutaj już wcześniej sobie jedno zdjęcie wybrałem. Ja sobie to zdjęcie tutaj wstawię i mamy takie zdjęcie, które od razu nam tutaj wypełniło całą prawą stronę. Ja sobie zmienię jeszcze, bo nie podobają mi się te ramki dookoła. Zmienię sobie, zaznaczę sobie ten element tutaj cały, całą tą sekcję i sobie zaznaczę, żeby ten element miał odstępy bez odstępów. I będzie nam ten element się tutaj, ten element nie będzie miał odstępu. Kliknę sobie zaaktualizuj i po, zrobię podgląd strony. Od razu tutaj na tym podglądzie widzę, że tu od razu mam element do wpłaty i pojawia mi się to w Mani, ale ja nie chcę, żeby mi się to na tej stronie pojawiało, więc kopiuję sobie adres tej strony i po prostu wracając do panelu organizacji na Mani wyłączę sobie... Wyłączę sobie moment, moment, moment. Fundacja, to. Wyłączę sobie w ustawieniach widgetu pokazywanie tego widgetu na tej stronie, czyli sobie tutaj dodam stronę do wykluczonych. I w widgetcie fanimani.pl, ten czerwony przycisk po prawej stronie, też dodam do wykluczonych stron. I za chwilę w ciągu tam dwóch minut mi to tutaj ze strony z tej zniknie i nie będzie mi się tutaj pojawiać. Dobra, lecimy dalej. Teraz mamy kolejną rzecz, czyli nasze hasło. Skupujemy sobie nasze hasło, które chcemy tutaj wstawić. Wrzucam sobie nagłówek. Wrzucam sobie nasze hasło. Na razie sobie wrzucam to tak roboczo. Za chwilę będę się zajmował, za chwilę się będę zajmował układaniem tego dalej chcemy mieć edytor tekstu, bo chcemy po prostu wstawić tutaj kawałek treści. A jeszcze będziemy mieć podhasło. Ja najpierw sobie skopiuję ten edytor treści i wstawię sobie tutaj to. Mamy tą treść. Chcemy mieć jeszcze podhasło, to ja zastosuję tutaj taki element, że Kliknę sobie. Najpierw sobie kliknę tutaj w nawigator. Nawigator to jest, to jest coś, co nam pozwala zaznaczać kolejne sekcje, które chcemy edytować. Czasami nie da się po prostu kliknąć w dany element. To można sobie tym nawigatorem poradzić. Ja ten nagłówek sobie powielę, bo tutaj chcę mieć nasz, nasze podhasło. Czy pomożesz nam to y, zmienić. Dobra, i to nasze podhasło będzie tu. I dalej chcę mieć przycisk, który nas będzie linkował. Do, do wpłaty, i kleję sobie tutaj przycisk, i na przycisku będzie po prostu pomagam, pomagam, i na tym przycisku pomagam, i ten przycisk pomagam kierujemy do tej strony. Kopiuję sobie tego linka po prostu, i ten przycisk ma nas kierować po prostu do tej strony wpłaty. Okej, okay. podstawowe rzeczy mam tutaj już poustawiane. Kliknę sobie Zaktualizuj, żeby podejrzeć, czy ta treść w ogóle tutaj jest i tak dalej. Wszystko nam się tutaj pojawiło. Wstępnie, za chwilę będziemy sobie robić formatowanie. I teraz zakładam, że chcę, żeby osoby. Które przychodzą z ruchu ocieplonego, czyli nie z ruchu ciepłego, który wie dokładnie, czym się zajmuje organizacja. Oczywiście tutaj logotypu organizacji zabrakło, ale to można, mo, można sobie dodać. E, żeby nie było, dodam tutaj element pod tytułem obraz, który będzie na samej górze. E, tutaj logotypu żadnego nie mam. Załóżmy, że to będzie nasz logotyp. E, wybiorę sobie, że chcemy tutaj tylko wyświetlać miniaturkę. 50 na 50 do lewej strony to będzie nasz logotyp. Ok, ponieważ zakładam, że będziemy kierować tutaj również ruch ocieplony, czyli osoby, które niekoniecznie znają organizację, to zaznaczę sobie tą całą sekcję, czyli ten, ten wiersz, można by powiedzieć, i wybiorę sobie, że jego wysokość będzie dopasowana do ekranu. Dopasowanie do ekranu to jest na, całe, na, całą, na całą wysokość, a ja zrobię minimalną wysokość. I wybiorę sobie tutaj, że ta minimalna wysokość to ma być 80, że minimalna wysokość ma wynosić tutaj 80% 80%, czyli że będzie nam się tutaj pojawiało to więcej treści. Ale tutaj mamy obraz, który jest po prostu bardzo duży, więc ja sobie ten obraz po prostu zmniejszę. Ustawię sobie, że on ma być mieć na wysokość maksymalnie 800. 800 widzę nawet będzie za dużo, będziemy sobie tutaj 600 albo wybierzemy sobie, wybierzemy sobie 400 na 600. O, i ten obraz mamy tutaj po prostu mniejszy. Możemy sobie zaznaczyć, żeby ten obraz był wyrównany. Nasza kolumna w kolumnie sobie zaznaczymy, że ma być wyrównany do górnej części, tutaj widzę jeszcze jakieś marginesy, ustawiamy na zero, żeby nie było nam tutaj, żadne elementy nam tutaj nie uciekały i tutaj poniżej będę wstawiał kolejną, że, kolejną rzecz, czyli mamy kolejną treść, która jest poniżej o, obszaru above default, czyli e, jakieś kolejne argumenty, które sobie przygotowałem do, e, do tego, żeby zachęcić do wpłaty. Znowu sobie zrobię tutaj dwie kolumny i w tej jednej kolumnie dam sobie po prostu jakieś jedno hasło, a w drugim wrzucam sobie treść. W drugiej edytorze rzucam sobie tutaj treść, którą można sobie ustawić i ja tutaj sobie założę jeszcze, żeby na przykład ten obszar miał tutaj jakieś lekkie, lekko szare tło. Takie lekko szare tło, żeby to się wyróżniało i żeby tutaj były marginesy. Ja te marginesy sobie ustawię w procentach, to znaczy, że one będą dostosowane do, do wysokości okna przeglądarki. O, widzicie, tutaj nie marginesy, tylko muszę użyć dopełnienia, ponieważ jak użyję marginesów, to ten szary tło mi się tutaj nie powiększy. I kliknę sobie, jeśli tutaj sobie wpiszę 10%, no to te marginesy będę miał dookoła kliknę tutaj ten link i margines do lewej my chcemy mieć 2%, do prawej też 2%, a góra, dół będzie miała takie większe marginesy i powstał nam tutaj taki ładny obiekt, który, który za chwilę będziemy formatować. Ponieważ mamy wąsko z czasem, to ja nie będę, nie będę wstawiał tutaj kolejnych treści, można to po prostu zrobić poprzez dodanie tutaj jakiejś tam struktury, można wstawić po prostu tutaj dowolny element dowolne zdjęcie i postawiać sobie na przykład jakieś nagłówki i inne, inne hasła. Jeśli chcemy, na przykład, żeby ten tekst był zawsze wyrównany do, centralnie względem tego zdjęcia, to zaznaczam sobie tą kolumnę i wyrównanie pionowe robię po środku. A jak chcemy, żeby tekst był na środku, to dajemy go też również tutaj na środku. Tutaj też możemy zrobić na przykład do prawej strony, może do prawej strony będzie wyglądał ciekawiej. I teraz przejdźmy też do tutaj formatowania. Co jest istotne? Tutaj w stylu mogę sobie po prostu zrobić wielkość danych, danych elementów. Ten nagłówek chcę, żeby miał na przykład 45 pikseli. Niech on będzie duży, niech on po prostu bije po, po oczach i wybiorę sobie tutaj kolor. Weźmy jeden tutaj z predefiniowanych kolorów, tutaj ustawimy tak samo jeden z predefiniowanych kolorów i od razu dla tego przycisku też weźmiemy ten sam kolor, tutaj ten sam kolor i chcemy, żeby cała ta treść w tej kolumnie, czyli wybieram sobie tą kolumnę, była troszeczkę odsunięta od lewej strony, więc tutaj sobie dodam marginesy na przykład po 20 pikseli z każdej strony. Albo zrobimy to tak samo jak wcześniej. Zrobimy to na przykład w procentach i będziemy mieć odsunięte po 5%, po 5 z każdej strony. Klikam sobie aktualizuj i ta nasza strona już tutaj będzie wyglądać troszeczkę, troszeczkę fajniej. Klikamy sobie link, pomagam. Ok, działa. Mamy, mamy link, można tutaj już dalej przejść do płatności. Oczywiście tutaj pojawiają się logo Fanimani, dlatego, że jestem jako organizacja Fanimani, Fundacja Fanimani. Tutaj normalnie będzie się pojawiało logo po prostu waszej, waszej organizacji. Dobrze. I teraz tak bardzo szybko. Jestem tutaj w trybie edycji, klikam sobie tutaj tryb responsywny i teraz zobaczmy, jak ta nasza strona wygląda na urządzeniu mobilnym. OK, i na urządzeniu mobilnym to wygląda tak, że mamy tu logo, mamy ten, ten tytuł. Możemy sobie ustawić, że ten tytuł na urządzeniu mobilnym, tu widzimy taką ikonkę, że robimy teraz ustawienia tylko i wyłącznie dla urządzenia przenośnego, będzie na przykład wyrównany do środka. Tak samo to drugie, ten drugi tytuł też będzie wyrównany do środka, i nasze logo też zrobimy do środka. Tu mamy ikonkę mobilną, czyli to ustawienie dotyczy tylko i wyłącznie urządzenia mobilnego. Jak przełączę się z powrotem na desktop, to widzimy, że to jest wyrównane do prawej strony. I teraz możemy zrobić tak, ponieważ tutaj to, to, te element, tych elementów docelowo nie będę, nie będę widział na stronie. Ja mogę Wam to pokazać po prostu otwierając to w oknie incognito, bo tutaj po prostu się to zapisało. Ja też polecam okno incognito, czasami po prostu łatwiej pewne rzeczy sprawdzić. I jak widzicie, ta strona, już tutaj te elementy, które wyłączyłem, nam się tutaj nie, nie pojawiają. Mamy widoczny przycisk pomagam. Mamy tutaj jakąś treść, której na razie jeszcze nie, nie sformatowałem. Eee, możemy sobie kliknąć tutaj zbadaj, tak jak widziałem wcześniej. I widzimy, że już tutaj mamy to wyrównane. Na urządzeniu mobilnym będzie wyrównane do środka. Dobra, wróćmy teraz tutaj do edycji naszej strony. Co jeszcze chcę zrobić? Ponieważ 50% ruchu będzie na urządzeniu mobilnym, wracam do naszych założeń. A na urządzeniu mobilnym nie widzę tego przycisku. Pomagam. Nie widzę tego przycisku. Pomagam. Więc możemy tutaj zrobić taki, yy, yy, taki element, że sobie skopiujemy ten przycisk. Przeniosę sobie ten przycisk do góry. Wyrównam go sobie w ogóle do środka i teraz zrobię tak, że ten przycisk, który jest tutaj do góry na środku, ma się pojawić tylko i wyłącznie na urządzeniu mobilnym, a ten przycisk będzie się pojawiał tylko i wyłącznie na urządzeniu, na komputerze. Zaznaczam sobie ten element i w zaawansowanych w responsywnych mogę sobie załączy, zobaczyć, że ten element mogę, mogę hide on, czyli ukryj na komputerze i na tablecie ma być ukryty. A z drugiej strony ten element, czyli ten, który będzie widoczny na komputerze, w responsywnych, mogę ukryć na urządzeniu przenośnym. Klikam sobie, zaktualizuj i od razu patrzę na stronę mobilną. Mam stronę mobilną, przycisk tutaj, przełączam się w wersji desktop. Mamy po prostu ten przycisk tutaj na dole, bo on się nam inaczej wyświetla. Ja dzisiaj pędzę z tym tematem, więc tak będzie nagrane: będziecie mogli sobie to odsłuchać na YouTubie. Pewnie można sobie zwolnić 0,75, żeby to wszystko, to wszystko sobie jeszcze raz obejrzeć. Co ja tutaj jeszcze miałem krok po kroku? Dodałem stronę, zmieniłem ustawienia, wstawiłem treść, dostosowałem wersję. Mobilną powinniśmy teraz przejść przez pytania. Jeszcze zanim przejdziemy przez pytania, ja się wyłączę z powrotem tutaj do tej wersji i tutaj pobawię się trochę stylami tych, e, tych elementów. E, mogę zrobić, zrobić tak, że tutaj będziemy mieć właśnie ten tą zieleń, ale zrobimy trochę ten tekst zrobimy większy. Zrobimy go 40 nawet albo 60 na przykład. I dodamy tutaj trochę odstępu, żeby on nie był taki przytulony do, do, do tej treści, która jest po prawej stronie. To dodamy, zaznaczyłem sobie kolumnę, dodam sobie tutaj w procentach jakieś 3, może 5% odstępu, ale ten odstęp, ten odstęp zakładam, że nie chcemy mieć do góry, czyli na górze będzie 0, dlatego że tutaj będziemy mieć ten tekst, który. Będziemy mieć wyrównany do góry. Ten tekst jest też dla mnie troszeczkę za mały, więc ja sobie tutaj go powiększę. Mogę tutaj sobie zmodyfikować czcionki, jeśli bym, bym chciał. E ten tekst ja tutaj powiększę, zrobię z niego 20 na przykład. I nie będziemy robić szary, bo to się ciężko czyta. Zrobimy po prostu taki e czarny tekst. Możemy nawet zrobić więcej niż 20, e 26 na przykład pikseli. I to ten tekst tutaj mamy. Możemy w sumie pewnie lepiej będzie wyglądać, jeśli będzie w tym samym kolorze. I mamy ten tekst zapisany, zaktualizowany, i ten obszar już mamy gotowy. Na co tutaj zwracam uwagę, że żeby tego obszaru, jak sobie tutaj zrobimy. Nie robić zbyt wysokiego. Dlaczego? Dlatego, że jak ktoś scroluje w dół i zobaczy, że to jest takie wysokie, to zobaczy tutaj dużo szarego poniżej. Ja to pokazuję sobie na ekran, wy tego nie widzicie, co pokazuje, ale tu w każdym razie zobaczy tutaj sobie na dole, że jest dużo tego szarego, i w związku z tym, jak gdyby nie będzie wiedział, że tam jest coś dalej, dalej są jakieś treści. Czyli warto, żeby ten, 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 ten obszar na urządzeniach na urządzeniach komputerowych, był tutaj niezbyt nie wysoki, czyli żeby dać z jednej strony powietrze na to, żeby skonsumować tą treść, ale również sugestię tej treści, która się, nie, nie przykryć tej treści, która się pojawia poniżej. Dobrze, to mamy jeszcze tutaj ten jeden element. Ja tutaj przygotowałem sobie mnóstwo różnych treści. Trochę powiem o tych treściach, bo one są tutaj istotne ze względu na skuteczność przekazania informacji. Skuteczność, jak gdyby, całej strony zbiórkowej. Ona zależy też od tego, co my na tej stronie zamieścimy, co my tam powiemy. Czyli to, ja, to co ja sobie tutaj wrzuciłem, i to, co chcę dodać, to również definicję skrajnego ubóstwa. Czyli odwołałem się dla osób, które nie, nie wiedzą, które są tym ruchem ocieplonym i niekoniecznie wiedzą, co to znaczy skrajne ubóstwo. Znalazłem sobie, odkopałem sobie tą, tą, tą definicję i znalazłem sobie tą definicję skrajnego ubóstwa, i ja ją tutaj zamieszczam, tak? No i tutaj mamy tą drugą tekst. ja na przykład to zrobię w ten sposób, że ten tekst tutaj wrzucę tu, a tutaj, ponieważ to będzie rozwinięcie, w takich warunkach żyje w Polsce w przybliżeniu 417 tysięcy dzieci, czyli daję tutaj dane, liczby, daję tutaj konkrety, czyli pokazuję, co jest definicją skrajnego bóstwa, pokazuję, co jest problemem, z czym będziemy tutaj w czy czym my tutaj wal, chcemy walczyć. I teraz dajemy również taki element, który jest częściowo powiedzmy rozwiązaniem czy też sugeruje rozwiązanie. Tutaj stawimy sobie taki nagłówek. Na środku od razu będzie on wycentrowany. Że każdy z nich to osobna historia, czy te historie zakończą się radzącymi sobie w życiu przedsiębiorczymi Polakami, czy kolejnym pokoleniem, które nie wyjdzie ze spirali biedy. Czyli mówię o tym, co może się stać, jeśli nasza organizacja nie zajmie się tym problemem. Damy tutaj sobie po prostu jakieś jeszcze marginesy, żeby to było trochę, trochę oddalone. Nie będę się teraz skupiał nad, nad kolejnymi warstwami. Myślę, że merytoryka jest tutaj, tutaj ważniejsza. Kolejna, kolejna rzecz, czyli podaję dane, kolejna rzecz pokazuje rozwiązania, pokazuje dwa kroki, i w jaki sposób nasza organizacja y, z tymi problemami walczy. I teraz sobie zrobię y, dwa kroki. Jeden krok y, zapewnić podstawy i drugi krok y, edukować. Ja sobie tutaj dodałem. Informację, że chcę to zrobić poprzez zdjęcie. Jeśli miałbym zdjęcie, na przykład z jakichś naszych zajęć edukacyjnych, mógłbym te, to zdjęcie tutaj po prostu jeszcze wstawić, ale ja mam przygotowaną treść, czyli zrobię sobie po prostu wrzucam sobie kolejne kolejne treści, które sobie wcześniej oczywiście przygotowałem. Warto oczywiście tutaj mieć zdjęcia zdjęcia z organizacji, aby móc z takimi zdjęcia, zdjęciami po prostu po prostu popracować. Możemy tutaj na przykład, żeby urozmaicić trochę tą treść, możemy sobie tutaj zdjęcie wybrać. Ja tutaj mam już jakieś tam zdjęcia, tu na przykład mamy zdjęcie z takich warsztatów, które z jakichś warsztatów na świeżym powietrzu, i możemy sobie takie zdjęcie po prostu. Tutaj, tutaj wstawić. Mogę sobie to zdjęcie później poprzekładać. Ważne, żeby te zdjęcia były, żeby one budowały emocje, i jeśli wstawiacie zdjęcia z czegoś, co wy faktycznie robiliście, no to budujecie w ten sposób zaufanie. Kolejna rzecz, którą warto zrobić, ponieważ zachęcamy do wpłaty 50 zł, to co te 50 zł może zdziałać? I myślę, że warto to, ten, ten element, ten element. Zrobić gdzieś wyżej. Wstawię sobie to, go, ten element tutaj yy, po środku, zrobię sobie to w jednej kolumnie i będę mówił o tych 50, 50 zł. Wpłaty nie. Tu chcemy mieć jeden. I OK, będą to trzy różne nagłówki. Ja sobie zrobię tak, że sobie najpierw ostyluję ten jeden nagłówek, a potem sobie go po prostu skopiuję, żeby nie powtarzać tej samej roboty. Chcemy go mieć do środka. Tutaj możemy sobie zrobić tak, że przekształcenie będziemy mieć tylko nie, nie minuskuły, tylko. Kapitaliki, nie kapitaliki, tylko. Które to jest? O, dobra, będziemy mieć taki tekst. Albo powiem więcej, zrobimy to tak, że kolor tekstu będzie. Nie wiem, czy możemy tutaj tło tekstu zmienić. Możemy zrobić po prostu tło dla całego elementu. Zaszalejemy tutaj i zrobimy tło takie, i teraz nam kolor tekstu ustawimy na biały. I będziemy mieć taki gotowy nagłówek. Teraz sobie go powielimy. Ja sobie wrzuciłem te moje treści. I tutaj mówimy w tym momencie, co te każdy z tych 50 zł może, może oznaczać, co to 50 zł może zmienić. Tutaj nie marginesem, tylko odstępem. Zmienimy sobie odstępy na 5%. A zmienimy sobie treść tego przycisku na wpłacam 50 zł, czyli od razu tutaj na tym przycisku możemy sugerować, dlatego że później odwołujemy się do tych 50 zł. Można się to nawet pokusić teraz o taką e, szybką zmianę. Jeśli chcielibyśmy, żeby ta, ta, ta treść się pojawiła, e, pojawiła szybciej, czyli żeby pokazać te 50 zł szybciej, to możemy sobie szybko tą treść przebudować. Ja bym zrobił to w taki sposób, że sobie przestawimy ten nagłówek tu. Oczywiście go sobie wyrównamy do lewej strony, żeby to miało sens, i możemy sobie przenieść te nasze, treści, ten, te nasze treści tutaj, oczywiście zmieniając kolorystykę i zmieniając też wyrównanie na przykład do lewej strony. Tutaj można się tym, oczywiście, różnymi rzeczami tutaj się można pobawić, w sensie kolorem, w sensie tym, jak to wygląda, jaki jest układ. Nie będę tutaj całości robił. Wróćmy do tego, co my tu jeszcze mamy, i mamy również dane. Dane to są dwa rodzaje danych, co jest bardzo ważne. Jedne dane to są ogólne, do których ja się odwołałem, i tutaj zachęcam do tego, żebyście się zastanowili nad tym, do czego możecie się odwołać, tak, czyli otwarte klatki odwołuje się do tego, ile y, tysięcy zwierząt cierpi, w ilu y, tysięcy hodowlach i tak dalej. Jeśli zajmujecie się tak, jak w przypadku tej organizacji, mamy przykład która zajmuje się dziećmi, odwołajmy się do, do danych statystycznych. Główny Urząd Statystyczny zbiera naprawdę bardzo różno, różne ciekawych informacji. Czyli z jednej strony dane ogólne dotyczące problemu, z drugiej strony dane liczby dotyczące waszej pomocy. I tutaj są takie właśnie przykłady, i to akurat możemy zrobić na bazie takiego, znajdziemy sobie tutaj ciekawy element. Weźmiemy sobie na przykład zobaczmy ile my mamy tych danych. Mamy to jest o naszych wolontariuszach, czyli mamy 20, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli mamy cztery. Zróbmy sobie tutaj cztery kolumny i poszukajmy sobie tutaj takiego elementu, który będzie w jakiś sposób taką cieka, w jakiś sposób ciekawy, bo tu są got, mnóstwo gotowych elementów. Wpisy, portfolio, galeria, obracane pudełko możemy skorzystać z czegoś takiego jak na przykład właśnie chyba obracane pudełko, dobra, zobacz, a, to jest wersji obracane pudełko jest dostępne tylko w wersji pro, dobra, to będziemy musieli się w takim razie oprzeć o rzeczy, które nie są w wersji pro, ale tutaj mamy, o, blok z obrazem, blok z ikoną, czyli możemy sobie zrobić tutaj blok z ikoną, ikonkę sobie za chwilę zmienimy, stawmy sobie najpierw pierwszy nasz nagłówek, pierwszy nasz nagłówek to jest pierwszy nasz, nasz tekst to jest taki i podzielimy ten cały tekst na nagłówek 240 dzieci i tutaj mamy na dole wbite jak gdyby rozwinięcie tego tego mojego nagłówka możemy sobie tutaj wybrać jakąś ikonę weźmy sobie na przykład serce Albo, e, albo e, serce, tutaj chyba po angielsku, trzeba by hard wpisać. O, na przykład taką ikonę sobie ustawimy. I oczywiście zmienimy sobie koloryty, kolorystykę tego, e, kolor treści. Też sobie tutaj pozmieniamy, żeby to nam pasowało do całej reszty. E, skopiujemy sobie ten element, wrzucimy sobie do kolejnej kolumny. Do, w kolejnej kolumnie mamy argument 14 wolontariuszy. E, Rzucam sobie tu. E, I mamy tutaj 14 wolontariuszy. Zmienię sobie ikonę. Tutaj zrobimy na przykład. Na poszukamy sobie ikony, jakiejś na przykład. Uśmiechniętą buzię. Weźmiemy na przykład teraz, yy, nie będziemy się. Okej, okay, dobra, weźmiemy sobie uśmiechniętą buzię, nie będziemy się na dłużej tutaj ten. Zastanawiać, po co te ikony? Po to, żeby zwrócić uwagę, tak? Każda ikona będzie inna. Ona. 60 tysięcy razy szybciej dotrze z, z, do mózgu czytającego, zwróci uwagę, zobaczy tekst i sobie przeczyta. Co tutaj konkretnie zrobiliśmy? Tutaj możemy sobie wybrać kolejną ikonę. Mamy tutaj 56 dzieci co tydzień. Jak gdyby dodajemy kolejne e, 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 co tydzień? Co jest ważne? Tak, bo tutaj mamy 240 dzieci, 56 dzieci co tydzień. Tak, Ważne, żeby te informacje odróżnić, bo gdybym zostawił to 56 dzieci, no to tutaj mam 240, tu mam 56. Coś mi się tutaj nie spina, tak? Uczytającego. Postawmy się w roli czytającego, co on, co on widzi i co może budzić wątpliwości. Eee, 56 dzieci co tydzień, tak? Co tydzień. Ok, ja tutaj nie będę już dalej yy, wchodził. Myślę, że ideę idea rozumiecie. Ideę tego, co tutaj, powinno się, co tutaj powinno się znaleźć. Ja zdjęcia pobieram z serwisu Pixabay. Polecam, jeśli potrzebujecie jakieś zdjęcia, możecie po prostu z tego serwisu bezpłatnie je, je pobrać. Ok, przejść przez pytania. Tego procesu ja w tej chwili już nie będę robił. To może, mogę zostawić Wam. Ten, tak na dobrą sprawę, link tej strony. Ja ją od razu kliknę aktualizuj i ta strona jest gotowa, Wy możecie po prostu sobie ją przeklikać, zobaczyć, wrzucam tutaj link na czacie, możecie sobie ją na razie sobie twórzcie, są gdzieś w tle, później będziecie sobie tam klikać. Co jest jeszcze istotne, byłbym o tym zapomniał, możemy sobie zrobić tutaj taką jedną rzecz, że mamy przycisk wpłacam 50 zł i możemy sobie go zapisać jako globalny, czyli taki widget, którego już będziemy używać w wielu miejscach, Przycisk, przycisk wpłacam 50 zł. Ja sobie go tutaj zapiszę. I on sobie tam leży zapisza, zapisany. I załóżmy, że ja chcę mieć ten przycisk też tutaj pod tym tekstem. Przełączam się tutaj na elementy i w globalnych widzę nasz przycisk wpłacam 50 zł. I mogę go po prostu powiedzielić, powielić w różnych miejscach. Weźmy go jeszcze raz, powielmy go tutaj. I teraz ten przycisk jest wyrównany tutaj do lewej strony. Mi to on tutaj nie pasuje, więc mogę go po prostu rozłączyć. Rozłączyć, bo gdybym go edytował, to zmieniłbym edycję jego we wszystkich miejscach, w których on występuje. Ja chcę go rozłączyć i chcę tutaj po prostu zrobić, że on będzie tutaj na środku. I na przykład jeszcze chcę mieć gdzieś ten element tu, na końcu, to też go sobie wkładam i też go sobie rozłączam. Możemy zrobić tak, że ten rozłączony wcześniej przycisk wyśrodkowany na środku, wyśrodkowany, zapisany na środku, zapiszę sobie jako przycisk wpłacam 50 zł środek i będę miał taki gotowy przycisk wyrównany do, do środka. Wtedy, jeśli bym zmienił ten przycisk w jakimś innym miejscu, to mogę go po prostu to on się zmieni w, we wszystkich miejscach, w których jest wstawiony. Dobra i to jest taki ważny element, odświeżamy sobie tę stronę naszą tutaj i mamy te nasze przyciski wpłacania powtórzone w paru miejscach. Jeden przycisk wyglądający tak samo, prowadzący do tej jednej i tej samej akcji. Moi drodzy, czas nam uciekł. Ja dzisiaj już więcej nie będę mówił. Zachęcam do obejrzenia, obejrzenia tego spotkania jeszcze raz, do przeklikania tego wszystkiego co tutaj macie i co za chwilę będzie na grupie fundraiserzy FaniMani. Ja jeszcze na szybko Wam powiem o linkach płatności, które, które wprowadziliśmy. One są dostępne dla wszystkich organizacji, które mają aktywne płatności FaniMani, czyli fanipay.pl. Każdy wspierający użytkownik może zrobić linka, czyli jeśli macie kogoś, kto wspiera Was przy okazji zakupu w internecie i ta osoba ma urodziny, i chce z tego, z tego powodu zrobić zbiórkę na rzecz Waszej organizacji, to może sobie zrobić takiego linka wchodząc do panelu użytkownika na FaniMani, klika sobie linka, zdefiniuje sobie jakąś tam, tam domyślną wpłatę i będzie mógł nawet obserwować, ile było, kliknąć w tego linka, ile było wpłat. Administrator organizacji, jeśli jesteście na FaniMani, no to w menu mojej konto znajdziecie moje linki i tak samo możecie sobie na potrzeby Waszej strony tworzyć dowolną, dowolną liczbę tych linków i po prostu je wykorzystywać w różnych miejscach na stronach, czy też na, w innych w jakichś innych miejscach, w których chcecie zbierać terowizny. I wy jako organizacja będziecie widzieć we wpłatach źródło link, czyli będziecie widzieć na liście wpłat pay źródło będzie albo jednorazowa, cykliczna wpłata, albo na przykład będzie link. Dowolna liczba linków, to mówiłem, jeśli możecie, nie wiem, czy jakieś akcje robicie na Facebooku, czy wysyłacie wiadomości na Messengerze, możecie dla kogoś po prostu zrobić link wpłaty, nie wiem, 25 ,70 zł, 70 groszy i wysłać taki link na Messengerze. Co ważne, jeśli robicie jakieś wydarzenia, to możecie sobie pobrać gotowy kod QR i i sobie ten kod QR wydrukować, nie wiem, dopisać sobie coś do tego, dorzucić logo organizacji i każdy podchodzi z telefonem i od razu ląduje na stronie wpłaty i może tą taką wpłatę u was zrobić, jeśli nie będzie miał gotówki, a wy nie macie na przykład terminala, prosty sposób może taką wpłatę dla was zrobić. Przykład linka fanimani.pl łamane przez wpłacam 50 zł na dzieciaki. Ja zachęcam do tego, żeby zacząć od kwoty po to, żeby tak żeby zrobić później odniesienie co ta kwota, co, co ta kwota będzie, czy dla kogo ta kwota jest, albo co ta kwota zrobi. Możecie bardziej doprecyzować. Na przykład 50 zł na posiłki, albo 50 zł na ubrania, albo 50 zł na, na zajęcia na przykład, tak? Cokolwiek sobie wymyślicie, możecie sobie zrobić osobnego linka dla każdej nawet takiej samej Takiej samej kwoty. I bonus, bonus, jeśli chodzi o kampanię. Bardzo fajna kampania, która zachęca do myślenia o tym, jaką wartość wy możecie jako organizacja dać darczyńcom. Zostawiam was tutaj do tego, żeby sobie spojrzeli. Tutaj jest tak, że ktoś się zobowiązuje do darowizny cyklicznej, ale w zamian za to co miesiąc otrzymuje taką ciekawą pocztówkę dla, dla dziecka. Ciekawy sposób na budowanie wartości, jeśli chcecie iść w kierunku darowizn cyklicznych, comiesięcznych, w ten sposób budujecie wartość dla osoby, które, czyli zachęcacie tę osobę do tego, żeby zdefiniowała tą wpłatę cykliczną, czyli zdefiniuje ją na przykład na stałe, a na przykład przez pierwsze 5 miesięcy, 6 miesięcy, czy jakiś tam okres będzie otrzymywać co miesiąc coś nowego, coś niespodziankę. Tutaj dochodzi jeszcze taki element ciekawości, co warto również wykorzystać. Justyna pyta, jak długo będzie dostępny ten webinar? Na AkademiaFanimani.pl będzie dostępny bez ograniczeń czasowych. Na YouTubie pewnie e, będzie dostępny cały czas. Ja tutaj na YouTubie wrzucę linka do tej strony testowej. E, gdyby ktoś e, wszedł, może sobie po prostu e, może po prostu sobie wejść. Link do Akademii jest bardzo prosty. akademia.fanimani.pl Tutaj w materiałach znajdziecie za chwilę, może nie za chwilę, za maksymalnie kilka dni nagranie z tego webinara plus materiały, plus możecie sobie przejrzeć nagrania ze wcześniejszych spotkań. Jest tego ponad 30 sztuk. Mówię też, też o Google Analytics, o bardzo różnych ciekawych tematach w ramach Akademii NGO Funny Money mówimy. I moi drodzy, to tyle na dzisiaj. Troszeczkę o trzy minuty względem planowanego czasu dzisiaj przekroczyłem, ale dziękuję Wam bardzo za obecność. Przepraszam, że tak pędziłem, ale chciałem jak najwięcej rzeczy upchać w takim, krótkim, w takim krótkim czasie. Jak skończy się to spotkanie, to wylądujecie na stronie, gdzie bardzo bym prosił o zostawienie opinii. Jeśli macie jakieś takie rzeczy, które na przykład mógłbym zrobić, nie wiem, lepiej, inaczej w następnym e, szkoleniu, to też dajcie, e, dajcie znać. Zapraszam do grupy Fundrajzerzy FaniMani na Facebooku. E, jeśli chcecie, by, chcielibyście ze mną e, e, jakoś osobiście się spotkać na 25 minut, to na fanimani.pl, łamane przez spotkanie, możecie wybrać termin, możemy się po prostu spotkać online, porozmawiać, nie wiem, jeśli będziecie mieć stronę zbiórkową, którą chcecie, żebym nie wiem, przejrzał, ocenił, wykorzystał moje doświadczenie i wiedzę w robieniu internetów do tego, żeby, żeby pomóc Wam lepiej zbierać pieniądze, to możecie na takie indywidualne spotkanie się umówić. Dzięki bardzo jeszcze raz i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu, a kolejne spotkanie będzie dopiero 25 sierpnia, ale możecie sobie już termin zapisać. 25 sierpnia, dlatego, że robimy sobie taką trochę przerwę wakacyjną w naszych spotkaniach. Zapraszam, ale, ale zapraszam na live'y wtorek, godzina 8.30 rano na Facebooku, czwartek, godzina 19.30 na Instagramie. Jeśli będziecie mieć pytania, tam również będę dostępny, będę odpowiadał. Dzięki bardzo, do zobaczenia, trzymajcie się, hej! fanimani.pl Wiele okazji do pomagania.